We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. I'm not doing it. Not me. W ogóle, co jest ciekawe, po raz pierwszy od dłuższego czasu napiszę coś zwykłym piórem ze stawką, nie? Nie pamiętam, kiedy miałem tak ostatnio w ręce. Dobra, w razie w ogóle coś się zjebało, poproszę o to save'a. Znaczy po prostu save'a. Oczywiście. I proszę, bardzo dobrze, że tego użyłem. Dobra, czyli potrzebuję zakrzywienia czasu. Trochę tego. Wszystkie wpisy w księdze zatrzymania muszą zawierać na... Aha, kurwa, to jest dalej to samo. Ten mnie tak stricte... Lizzie's tried. She's in rough shape. Nie to. Czytaj. She's in rough shape. Kurwa, nie autosave. Mój save. Bo ten save się jeszcze zdąży zmienić. Dobra, czyli tu mamy cele, którą musimy otworzyć. Mam to zapisane w tych, ale to sobie już nie piszę. Stoi. To nie poszło do końca po mojej myśli, ale leciutko oberwałem, więc powiedzmy, że jest. Że sobie wyleczę się tamtym. Mogę też się wyleczyć tym i zabrać ten tego sokołowa stamtąd, no ale to już nie. Trochę overkill. Serio mi takie minimum many zostało niedoletnie nie stegowane? Get out of here, I'm gonna tear you apart. You hear me? Yeah, yeah, whatever. Watch your back. You may have an intruder. This is difficult. Jeśli, jakby co, jeśli się nie pożegnałem z wami w poprzednim odcinku, to pewnie podzieliłem ten na dwie części. Albo po prostu tak go przytnę, żeby się zmieściło to w jednym odcinku. Bo ta misja nie jest jakaś mega długa. Póki co. Nie wiadomo, czy to się nie zmieni. Za moment. Ej, ty tak na poważnie? Dobra, nie, zanim to otworzę, chcę iść pewnie, że to otworzę w dobrą stronę. Dobra, nie otworzę tam, gdzie chciałem, no ale o dziwo kościół nie był z tego żadnych problemów. Nic, tylko plus. Na razie jest spokój. Przejdę? Nie, ale damage'a na szczęście nie dostałem. Niech ten sestr pójdzie. Rosel nie ogarnia tego? Że tak stoję raczej nie dla peki, tylko że to ma jakiś ten. Że nie bez powodu tak kłócam się skala. Zero reakcji totalnie. Więc to.
mój problem, tylko jego. Chciałem mieć pewność, że trafię do tego miejsca. Proszę bardzo. Wraca. No, także poczekać, aż przejdzie gdziekolwiek. Cyk za plecki. No i chodzę. No. Wiadomo, z nim się nie wespnę tutaj, więc muszę ponownie. Muszę tutaj wypróbować. Ale to się udało. Zaś gościu zniknął. Nie wiadomo jak. Ja poważnie, jestem ciekaw jednej rzeczy. Czy oni znikają, bo się ten... bo się budzą, czy ten... Czy oni znikają, bo... Bo nie mogą być więcej niż dwa ciała w jednym miejscu. No idea. Dobra, A, 00. Co musimy otworzyć. Okej, czyli to całe widzę leci do tego. Szkoda. Liczyłem, że będę mógł to trochę szybciej otwierać. Chociaż te idą szybciej. A 14. Okej. No i dobra. Lecimy dalej. Zaś ten błąd. Znowu zapomniałem, że Daut nie biega po cichu. Jeszcze. Mam ten upgrade oczywiście do wykupienia, ale jeszcze nie biegam tak jak Corvo, czyli totalnie bezgłośnie. Hey, what? Dobra, to jakiś jeden z tych gadał, więc istotne. O kurde, to są bełty? A 11. Dobra, moment. Moment. Czekajcie, to są te usypiające chyba. No, przydałoby się. Ty mi namierzasz, stary. Znaczy, inaczej, muszę co namierzyć tego. Czemu tego nie namierzam? To było dziwne. Dobra, i tutaj właśnie po cichu przemknąć. W sumie mogę iść tędy w ogóle, bo tu będę bliżej. Na górę. Przejść? No właśnie. A, okej. Okay. A nie, czekaj, to było... Było wyżej po prostu. Dlaczego jak nie dziwi, że ja tak wysoko skaczę? Że nie ma bata, żeby normalny człowiek tak skakał, nie? Dobra. O kurde, tu jest plan?! Był nie widziałem tego planu w ogóle. Tutaj tylko te piórka zauważyłem. Ale okej, okay. Może jakaś nie zamierza. Tutaj. A nie, czekaj, to było już otwarte, przecież tutaj przyniosłem. Interesuje teraz piętro niżej. I'm not doing it. Not me. Not like the rest of them. Okej, dobra, czyli muszę uważać, bo widzę więzień też może. Dobra, nie wiem czemu ten nie reaguje nawet na to, że cała jest otwarta, ale dla bezpieczeństwa... Opuśćmy go tutaj. Tylko przeciągnijmy trochę bliżej. Styk. Tutaj. Więcej. Łapka.
oczywiście tam jest straszna. Może coś tutaj typu amunicji. Kodałty? Nie, pewnie pociski do pistoletu. Trudno. Tutaj martwy kapelusznik. Wyraźmy skórki, bełty wybuchowe. A nie, czekaj! Właśnie, te bełty wybuchowe pewnie to są. No, bo ich mam też maksimum. Zwykle właśnie te bełty tutaj były. Wiadomo, mógłbym teraz się powystrzelać z tych bełtów. No, ale... nie, jeszcze nie chcę robić rabanu na pół tej lokacji. Dobra, jeszcze raz. To jest która cela? To była 13. 14 zwiedziliśmy. Dobra, i została tylko ta cela Lizzie. Ja, żeby te cele odwiedzić, to muszę się najpierw pozbyć ludzi, którzy tego pilnują. W większości już się pozbyłem. Więc to raczej nie będzie problemem. Ale robię ponownie zapis. I znowu ten. Wam. Czekaj, powinno to być. O właśnie. Tam mnie gościu wypatruje. Chowaj się, chowaj. Milcz. Dobra. Czyli okej. Po prostu wypatruje mnie gościu z drugiego końca pokoju. Co jest zabawne, tego gościa tam nie ma, kiedy patrzę tutaj. O, a nie wróć. Jednak jest, ja go po prostu nie widzę. Dobra, czyli jeśli chcę tam pójść, to olewam chlebek i idę od razu do celi Lizzie. Aha, okej. Jednak nie. Czyli żeby wejść tu, to się muszę po prostu pozbyć typiarzy, którzy są tam. Teraz pytanie, jaki jest najlepszy sposób, aby to zrobić? Tych dwóch trzeba zrobić na tym, na zakrzywieniu. Tego jednego mogę rozwalić tak po prostu. Już. I cyk, zgarniamy go. Właśnie, kiedy to jeden amulet jeszcze. Tyle godziny nagrania. Gdzie go dać? O, w sumie najlepsze miejsce to któraś z tych cel, bo to jest największy pewnik, że nikt go nie znajdzie. Okej, tego nie przemyślałem. Tego się przeniosę, to nie będzie. Cyk. Dobra. Tu go obok kolegi położymy. Okej, dobra, kolega też zniknął. Czyli to jednak po prostu oni z czasem. Dobra, nie, oni albo z czasem się budzą i gdzieś patrolują, albo gra po prostu ich usuwa, żeby ja się nie musiał nimi więcej martwić. Ja nie wiem, jak to inaczej sobie wytłumaczyć, że mi po prostu zniknęli. Cyk. Gdzie jest ten gościu? Tu jest. Okej, dobra, nie zauważył typa. Poczekaj. Okej. To wyszło jeszcze lepiej. Kurwa, zapomniałem, że się nie ten... Że nie mogę się ruszać. Ale dobra, nie usłyszał tego. To idziemy dalej. Regenerujemy to i to. Pyk. Dobra.
No i super. Nie poszło to dokładnie jak chciałem. Znaczy, dokładnie. Nie poszło to w sumie tak jak powiedziałem, że chcę to zrobić, ale wyszło nawet lepiej. Bo dzięki temu, przez to, że tego typa, że zjedłem tego drugiego, teraz tego. Mogę się pozbyć. I nikt tego nie wyczai. Super. Ale to było nawet lepsze właśnie. Nawet, szczerze nawet nie wiem, czy było, czy ten slow motion, czy to zatrzymanie czasu, czy tam spowolnienie aktualnie było mi w ogóle potrzebne do użycia tego. W sensie, do, wiecie, ogłuszenia typa i zabrania go. Bo gościu był chyba na tyle oddalony, że raczej by tego nie usłyszał. Ale... na wszelki wypadek. Ej, ale teraz jest dziwne. Patrzcie to. Czy Daud ma po dwa oznaczenia? Czy ktoś był trochę niekonsekwentny? Bo patrzcie, jak używam mignięcia, to używam na lewo. Ale kiedy doskakuję, to się ten... to się na drugiej ręce świeci znamie. Więc ktoś tu był chyba trochę niekonsekwentny. Kiedy projektował. Dobrze, że nie mają, że nie kamer nie mają. W sensie, patrzcie, mają alarmy, mają pylony elektryczne, ale nie mają cholera tych, nie? Nie mają, kurde, kamer bezpieczeństwa. Co jest, biorąc pod uwagę na zaawansowanie technologiczne trochę tego państwa, aż dziwne. Że nie mają czegoś takiego jak kamery. Chociaż w sumie z drugiej strony pewnie jest łatwiej ogarnąć pylon elektryczny z tranu, niżeli zrobić kamerę bezpieczeństwa, więc... poniekąd jest to dla mnie zrozumiałe, ale... poniekąd trochę nie. Kiedy się nauczysz, jak... że nie mogę... nawet trzymać durnej gałki do przodu, jeśli chcę wykorzystać tę zdolność. W sposób, jaki powinienem. Dobra, i teraz pytanie, co zrobić z wami? Dobra, ile mam strzałek? 5. Dobra, w teorii jakbym zeslował czas, to nie muszę w ogóle nic z nimi robić, ale... w praktyce wiadomo jak to jest. Dobra, tutaj... no nie, mogę tylko typa dociągnąć, nie mogę. Czego innego... to jest o tyle gorzej, że jakbym tych chciał garnąć, no to muszę też się pozbyć... ich tam, nie? Dobra, ryzyk fizyk. Nie no, bez żartów, ludzie! They don't hesitate to kill their own. O kurwa. No chyba se ze mnie żarty stroicie. Why is no one making rounds over here? Serio? Tu jest ta cholerna muzyka rewidentów. Chyba se robicie ze mnie jaja. Someone's supposed to be on duty over here. Dobra, robię save. Jak już tutaj wlazłem, to chcę mieć tutaj zapis.
Wiadomo, wyjście pewnie będzie troszeczkę prostsze, bo znajdę jakieś inne. Rzeczywiście dobra, w sumie to nie muszę ich w ogóle zabijać, nie muszę nic im w ogóle robić, ale... Tak, oczywiście, to jest też magia, nie zadziała też ten wyższy skok. No i teraz poprzedniego odcinka. Kurde, chciałbym zobaczyć chociaż, gdzie jest ta runa. Ale nie mogę. Znaczy, Boże, runa. Ten amulet, bo kurde, nie patrzyłem dokładnie, ale... Nie wiem, czy nie w tym budynku od nich. Tam jest Lizzie tylko pokazana. Jak na złość, pewnie nie mogę się pozbyć tej muzyczki, nie? Dlaczego zadajesz durne pytania? Sakiewka. Spotka. Nie widzę niestety tego amuletu. Chodź. Chodź. Gdzie zostawimy? Dobra. Kanały pod Dunwall. Dobra, coś nowego chyba. Eliksir. No i flaszka, nic więcej. To nie, tu jest kościany amulet. Okej, okay, TV jest tutaj. Dobra, kolejny zapis. Wiadomo, zapisów nigdy mało. Spróbujmy go obejść, może się nie obróci. Ja będę... Jest! Dobra. Okej, okay, mamy go. I to jest ostatni ziomek, super. Ostatni, powiedzmy, w tym miejscu, nie? Serio, tu mi dajcie klucz elektryczny, wy jesteście chyba, kurwa, niepoważni. Tutaj. Też nie ma. Gdzie jest ten amulet? Myślę, że gdzieś tutaj będzie. Na razie mogę jeszcze tutaj troszeczkę tak sobie pobiegnąć, bo raczej mnie tamci trzej nie usłyszą. Ale gdzie amulet? Jak go nie będzie tu, no to musi być gdzieś wyżej. No, ni widu, ni słychu. Zobaczmy tam, czy go nie będzie widać. Okej, mamy alternatywne przejście ewentualnie. Mogę wejść? Nie. Trochę oberwałem, ale się mogę zawsze podleczyć. Nie wiem, tu coś mogę nacisnąć? Jakaś klapa tu gdzieś jest? Spodem? Też nie. Nie no, pokazywało mi ten amulet gdzieś z tej strony. Lepiej jest być tchórzem przez minutę niż martwym przez resztę życia. Aha. Nie żeby coś, ale to zdanie nie ma trochę sensu. Typ, który oczywiście będzie miał problemy, jak mi tu zobaczy. Dobra. No patrzcie, czemu musi świecić znamie na prawej ręce, skoro ma je na lewej? Dobra, amulet jest tu. Jezu, ej serio, tu jest przejście górą! A po
pod tym jest ten amulet! Jezu, tak blisko i tak daleko jednocześnie. Dobra, runa, dalej jedna. Nurek, ale dobra, okej, czy mam zwykłe amulety też. Przebywając w wodzie, regenerujesz zdrowie! Ej, to nie jest taka zła moc! To nie jest taka zła moc! W sensie, no, tutaj trochę jest bezużyteczna, ale... Jeśli gdzieś oberwę, no to mogę sobie po prostu wejść do wody, zregenerować żyćko i wyjebam go. Na razie sobie to zostawię. Szkoda, że regenerujesz manę, bo to by było, nie powiem, no jednak dla mnie trochę lepsze. No narzekać nie zamierzam. Żyćko też dobre. Dobra. Już wiadomo, jak tam się raz pojawiłem w taki, a nie inny sposób, no to niestety, ale już nie mogę działać tutaj jako rewident, bo przykrywkę sobie wręcz na własne życzenie spaliłem. No, ale nie muszę już oczywiście działać jako rewident. Tak oficjalnie, ale still. Im mniej osób mnie widzi, tym lepiej dla mnie. Tu, cyk, cyk. Lizzie's tried. She's in rough shape. No trochę. Wake up, Lizzie. I'm not telling you shit. Wait, who? Doubt. Is that right? Whoever sent you, I'll pay double. I've come to break you out. You can owe me the favor. What kind of favor? Doesn't matter. You'll be dead in another day here. What kind? It's just a boat trip. Upriver. Past the blockades. Then you're out of luck. My boat, the Undine, now belongs to someone else. My second in command double-crossed me and took it. A little shit named Edgar Wakefield. It's a situation I'm familiar with. Can you walk? Get me out of this damn thing and I'll fly. I can pay you to get rid of Wakefield. It'll be my pleasure. Come on. I'll just get my tiara. Okay. Lizzie nie może chodzić, wiecie, że musi ją wynieść. No problemo. Down. I think I. Oh. I have to carry her out. Ale jak od razu KO zaliczyła, nie? Przestaję go traktować. No dobra, wejście do kanałów. Ładnie. Z tego co widzę, jest to. Jest to samo wejście, którego używałem jako korwo. O, dobra. Nie no, kurwa, nie wierzę. Dobra, nie. Nie, ja tego tak nie mogę przejść. No dobra. Sprzed chwili jest autosaving, więc... Zabieramy ją. Tylko może... Dla cholernej pewności wskoczę sobie ciut wyżej. Mianowicie tutaj na górę. Nie mam dlatego powiedzieć, jak ja się na tym utrzymuję, ale... To mój problem. No! Kurwa mać, zaś to! Zabieramy tutaj. Teraz? Nie. O. Nie no kurwa, co jest? Okej, widzę, mogę iść w trochę lepszy sposób, mianowicie po prostu tędy.
A reminder. The Coldridge prison remains under martial law. Guards are authorized to use lethal force against any unidentified or unauthorized persons on the premises. Okej, teraz się przydało to, że ich tutaj wyczyściłem, bo tak, niestety nie mogę tutaj użyć mocy, ale dzięki temu, że nie ma tutaj ziomków, no to mogę sobie z nią na spokojnie tędy po prostu wyjść. Też przydał się fakt, że zauważyłem tę ścieżkę, bo to, ta ścieżka prowadzi mnie, tylko oczywiście muszę wejść najpierw tutaj, od razu tutaj, poza ich pole widzenia. Więc schodzę sobie tu. Schodzę sobie tu. No i w tym momencie już mi nic nie zrobią. Mógłbym nawet biec, ale na wszelki wypadek lepiej dojdźmy w kuckach. Więc jak mówię, troszeczkę żałuję, że nie mogę tego. She's beaten, but not dead. See that her wounds get attention. It will be done. All quiet, sir. Ready to go. Yep. Let's go. Dobra. Okej, działania specjalne. Nie zrzucono przebrania rewidenta, nie zostawiono żadnych dowodów. Dowiedziano się o przesłuchaniu wiedźmy z Brigmore. Jedna nieprzytomna osoba znaleziona. Nie wiem gdzie, mam to gdzieś. I proszę, pierwsza misja, kiedy jestem duchem. I pierwsza misja, kiedy na 100% w ogóle wszystko zebrałem. Mua. Dobra, to wiecie co? Jednak nie, to będzie zakończenie poprzedniego odcinka. Czyli po prostu tam muszę poprzednie podzielić na pół, jakoś to fajnie powycinać. Bo jednak wolę kolejną misję rozpocząć w następnym materiale. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!